Problem przemocy coraz częściej pojawia się wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W Tarnobrzegu również. Jak poznać, że dziecko jest ofiarą rówieśniczej agresji? Czy nieletni prześladowcy są bezkarni wobec swoich czynów? W celu eliminowania negatywnych zachowań dzieci i młodzieży Miejska Komenda Policji w Tarnobrzegu podejmuje różne działania, stale współpracując z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami. Do najczęstszych negatywnych zachowań, do jakich dochodzi w szkołach, jakie docierają do policji, to są oczywiście konflikty rówieśnicze, które mają podłoże agresji zarówno fizycznej, jak i tej słownej, czyli gruźb czy bójek pobić. Warto zatem pozostać czujnym. Dziecko rzadko zechce pochwalić się, że jest prześladowane. Jak poznać, że jest ofiarą agresji w szkole? U starszych dzieci zazwyczaj widzimy wycofanie, tak jest, kontaktów społecznych. I to wycofanie jest i w realnych kontaktach, ale też może być wycofaniem z takich mediów społecznościowych. Więc jeśli dziecko się izoluje, wycofuje, zaczyna przesiadywać w swoim pokoju, to jest to na pewno taki sygnał, którego nie powinni rodzice nigdy lekceważyć. Pomoc w takiej sytuacji można uzyskać w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Tarnobrzegu. Tutaj pracujemy terapeutycznie, można byłoby powiedzieć, i z kimś, kto jest ofiarą tej przemocy, ale też z kimś, kto jest jej sprawcą niestety. Agresor to może ktoś, kto jest bardzo silny i pewny siebie, wykorzystuje różne agresywne zachowania, żeby sobie budować pozycję w grupie, ale może to być też ktoś, kto pokrywa różne swoje słabości poprzez takie agresywne zachowania, czyli odreagowuje coś, z czym sobie nie radzi. Nieletni nie są bezkarni wobec swoich negatywnych zachowań. Ich odpowiedzialność za popełnienie przestępstw opisanych w kodeksie karnym reguluje ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Przepisy ustawy stosuje się w zakresie postępowania w sprawach o czyny karalne w stosunku do osób, które ukończyły lat 13, ale nie ukończyły 17 roku życia oraz w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18. Tych pierwszych Miejska Policja w Tarnobrzegu do sądu rodzinnego od stycznia 2019 roku zgłosiła 10, tych drugich ponad 160. Tu jest bardzo dużo jeszcze pracy. Pracy nas dorosłych, czyli rodziców, tak jak powiedziałam, szkoły i policji. Stąd też bardzo dużo spotkań ze strony policjantów dzielnicowych, policjantów z profilaktyki społecznej. Odwiedzamy szkoły, rozmawiamy z uczniami o odpowiedzialności prawnej przed sądami dla nieletnich, które mogą zdecydować o zastosowaniu różnych środków wychowawczych. Jak zaznacza Beata Jędrzejewska-Wrona, z niektórych postaw młodych osób policja w Tarnobrzegu jest też dumna. Mogę podać przykład z ostatnich tygodni, gdzie do dyżurnego policji zgłosiła się dziewczynka, która znalazła zwitek pieniędzy na chodniku. Okazało się, że jest to 500 zł i bez wahania te pieniądze oddała. Okazało się po krótkim czasie, że znalazł się właściciel. Przyszedł pan i zapytał, czy ktoś ewentualnie takich pieniędzy nie oddał, i z niedowierzeniem te pieniądze usłyszał, że są. Podobnym zachowaniem wyróżnili się również dwaj chłopcy, którzy oddali policji znaleziony portfel, w którym było 700 zł.